szukaliśmy formy na to, jak opowiedzieć taką historię. Film dokumentalny też jest jakąś opowieścią i tak dalej. My w teatrze wiadomo, że nie zrobimy czegoś, no to jest jakaś też opowieść, coś jest udawane. Jak to opowiedzieć, taką potworność? Właściwie to jest chyba najważniejsze. Szukaliśmy form. Ja dosyć późno wszedłem w ten spektakl i miałem mało czasu na to, żeby złapać to wszystko, nad czym byście już pracowali. I chyba ci to na dobre wyszło. Ale to jest ciągłe mierzenie się z emocjami własnymi w stosunku do postaci i testowanie własnej wrażliwości w stosunku do postaci. Czy lubię swoją postać? Tak, lubię swoją postać, bo jestem... Nie lubię, on mówił przed chwilą, że nie lubię teraz. Bo jestem Indonezyjczykiem, który jest adoptowany przez Chińczyka. Kocham Azję. Azja jest bezwzględna. Byłem w Azji przez chwilę i to jest coś niesamowitego. Wszystkim polecam. Cofnąłem się w lata 80. Łokieć rządzi, tak jak w tym spektaklu. Generalnie jest życiowo. Tak, to o życiu takim jest. Trochę też o moim życiu jest. No tak, trzeba zajrzeć w siebie. No to trudne. Czy ja lubię aktor killing? Nie lubię. Nie lubię, bo wymaga ode mnie. A jak coś wymaga, to jest trudno i wtedy się nie chce. I grzebanie się w tych bebechach to nie jest prosta rzecz. Zaglądam i nie lubię, a potem jak już wychodzę na scenę, to bardziej lubię, bo zapominam o tym grzebaniu i już jestem. Wiele razy sama zastanawiałam się i też słyszałam od osób, które spektakl widziały, że użycie w ten sposób kobiety, aktorki może być w jakiś sposób upokarzające. I wydaje mi się, że gdzieś tam właśnie moje postaci przedstawiają dokładnie ten problem, są jego ucieleśnieniem, że upokarzające nie jest odgrywanie tych kobiet, tylko to, że te kobiety w ogóle w danym świecie w taki sposób funkcjonują. Jeśli widz ma poczucie, że tak nie powinno być, to de facto chyba o to chodzi. O to chodzi właśnie, że tak nie powinno być.